Zapraszam pana Piotra Cieślaka, który nam opowie o obozie koncentracyjnym i zagłady Kalu-Warszau. Nieznane karty historii. Serdecznie zapraszam. Szanowni Państwo, nazywam się Piotr Cieślak, jestem członkiem zarządu Stowarzyszenia Prawo do Prawdy. Stowarzyszenie nasze zajmuje się podtrzymywaniem i propagowaniem wiedzy na temat obozów koncentracyjnych niemieckich. Ja w stowarzyszeniu zajmuję się obozem KL Warszał. Inne osoby w naszym stowarzyszeniu, jak na przykład nasza pani prezes Barbara Wojnarowska-Gautier, w tej chwili prowadzi walkę o równe traktowanie byłych więźniów KL Auschwitz. Pani Barbara Wojnarowska-Gautier była więźniarką KL Auschwitz w roku 1944-1945. Została w 1944 roku po powstaniu warszawskim z mamą wywieziona do KL Auschwitz. I tam dr Mengele przeprowadzał na niej eksperymenty pseudomedyczne. Uratowała się, przeżyła obóz. W tej chwili jako prezes naszego stowarzyszenia walczy o równe traktowanie byłych więźniów. Niedawno miała spotkanie z panią kanclerz Niemiec Angelą Merkel i premierem Rzeczpospolitej panem Mateuszem Morawieckim w obozie KL Auschwitz. Tam rozmawiali o tymże właśnie traktowaniu i razem z mecenasem Hamburą piszą różne wnioski o tym, żeby podtrzymywać te pamięci, żeby byli więźniowie narodowości polskiej byli traktowani jednakowo, jak byli więźniowie narodowości żydowskiej, którzy całkiem nieźle sobie za pieniążki z różnych niemieckich fundacji dzisiaj żyją. No ale nie o tym będę mówił. Będę mówił o obozie zagłady dla Polaków, który znajdował się w centrum Warszawy. Prawda jest taka, że my tutaj jak siedzimy, być może wszyscy wiemy o tym, że taki obóz KL Warszał mieścił się w centrum Warszawy w latach 1942-44. Ale jest wiele osób, które nigdy nie słyszało o tym, a jeżeli coś słyszało, to wie tylko, że była jakaś tam gęsiówka i na tej gęsiówce Niemcy więzili ludzi, głównie byli to Żydzi z getta, do rozbiórki getta. No takie informacje pojawiają się w mediach, w internecie. Proste kilka pytań. Czy wiesz o tym, że w latach 42-44 w centrum Warszawy istniał obóz koncentracyjny dla Polaków? Czy wiesz, że obóz zajmował co najmniej 30 hektarów powierzchni? Czy wiesz, że był obozem zagłady, w którym codziennie mordowano od kilkunastu, kilkudziesięciu do nawet tysiąca osób dzień w dzień? I czy wiesz o tym, że w obozie znajdowały się krematoria do spalania zwłok zabitych warszawian oraz komory gazowe? To są fakty historyczne udowodnione w trakcie śledztwa. Niestety o tym się w ogóle nie mówi. Są obozy wyznaczone nawet w pewien sposób przez polską ustawę, które to są obozy zagłady, a które nie. I niestety KL Warszał w tej ustawie się nie znajduje. Nie jest traktowany przez władze polskie, historyków polskich, jako obóz zagłady. Jeżeli przystąpimy do jakiegoś takiego zgrubnego podziału niemieckich obozów koncentracyjnych, no to możemy wymienić takie obozy jak Arbeitslager, czyli obozy pracy. Takim obozem był obóz Auschwitz I, Treblinka I, czyli kamieniołomy w okolicach Treblinki. Inny rodzaj to Koncentrationslager, czyli KL. Takie obozy jak Mauthausen, Gusen, Dachau czy Stutthof. Innym rodzajem obozów były obozy zagłady, czyli Vernichtungslager. I to były takie obozy jak Treblinka II, Majdanek, Birkenau i między innymi KL Warszał. I tu możemy jeszcze wymienić obozy jenieckie, takie jak Kriegsgefangenenlager i inne. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób możemy rozmawiać na temat obozu KL Warszał jako obozu zagłady, jest kilka dowodów i to dowodów nie takich, które odnaleziono w jakikolwiek sposób w Polsce, tylko dowodów, które wypłynęły ze strony niemieckiej. Otóż pierwszym z takich ważnych dowodów jest mapa Rudolfa Hessa.
W Niemczech w 1945 roku Rudolf Hess na polecenie władz aliańskich po zakończeniu wojny wykonał mapę obozów koncentracyjnych w całej Europie, niemieckich obozów koncentracyjnych. Na tej mapie wyrysował, albo ktoś, komu Rudolf Hess zlecił wyrysowanie tej mapy obozów, wyrysowano ponad 1000 sztuk obozów mieszczących się w całej Europie, od Estonii aż po daleką Francję. I na mapie Rudolfa Hessa na terenie Polski znajduje się kilka obozów, które są oznaczone krzyżem. Takie obozy to między innymi Auschwitz, między innymi Treblinka, między innymi Majdanek, ale jako jeden z kilku obozów na terenie Polski krzyżem na mapie Rudolfa Hessa oznaczony jest obóz KL Warszał. Także ewidentnie w 1945 roku Rudolf Hess przekazał informację całemu światu o tym, że KL Warszał był obozem natychmiastowej zagłady. Co więcej, powiedzmy o jakichś innych dowodach ze strony niemieckiej, wrócimy do Rudolfa Hessa jeszcze. W 50. rocznicę wyzwolenia głównych obozów koncentracyjnych niemieckich Niemcy, poczta niemiecka Deutsche Post wydała znaczek pamiątkowy, na którym jest umieszczone wiele obok siebie nazw różnych obozów, 50 Jahrestag der Befreiung der Gefangenen aus den Konzentrationslager, czyli 50. rocznica wyzwolenia najważniejszych, głównych obozów koncentracyjnych. I na tej liście, na tym znaczku znajdują się takie obozy jak Auschwitz, jak Buchenwald, Bergen-Belsen, Dachau, Płaszów, Majdanek, Mauthausen. Jako przedostatni na tej liście znajduje się obóz KL Warszał. Sami Niemcy oświadczają wprost całemu światu, że taki obóz istniał i że był obozem głównym. Te wszystkie informacje przez wiele, wiele lat w sprawie obozu KL Warszał zbierała sędzia Marianna Czcińska, używała skróconego imienia Maria Czcińska. Była sędzią Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. I w 1973 roku prokuratura w Monachium na wniosek Instytutu Historycznego w Ludwigsburgu, który zbiera informacje o II wojnie światowej, przyszło pismo do władz polskich, które zostało przekazane do Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskiej, jakie dowody po stronie polskiej znajdują się w naszych aktach, w naszych archiwach na temat istnienia obozu KL Warszał w czasie wojny. Wszyscy szeroko otworzyli oczy w Głównej Komisji, ponieważ nawet jeżeli ktoś wiedział, to nie wykazywał się tą wiedzą, bo ten obóz, jak wiele innych obozów po wojnie, przejęło NKWD i była to katownia dla żołnierzy Armii Krajowej. Po Powstaniu Warszawskim tam byli przetrzymywani i przesłuchiwani. Natomiast sędzia Maria Czcińska została oddelegowana przez szefa Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce do poprowadzenia śledztwa w sprawie KL Warszał. I od 1 marca roku 1974 do stycznia roku 1976, przez dwa lata, sędzia Maria Czcińska zebrała bardzo wiele dowodów. Przesłuchała kilkudziesięciu świadków, którzy się zgłosili. Dawano ogłoszenia do gazety Życie Warszawy. Ktokolwiek wie, ktokolwiek widział, słyszał, jacyś świadkowie, rodzina. Kto wie coś o KL Warszał, zapraszamy do Głównej Komisji. Przedstawimy jakieś fakty. I przez dwa lata sędzia Czcińska przesłuchała kilkudziesięciu świadków. Byli to między innymi byli więźniowie obozu, były to rodziny tych ludzi i w roku 1976 śledztwo nagle zostało zawieszone. Nie wiadomo dlaczego, z tego względu, że prokurator zawieszający śledztwo stwierdził, że możliwości uzyskania dowodów na temat istnienia i funkcjonowania obozu KL Warszał właśnie się wyczerpały. Więc po dwóch latach prowadzenia śledztwa przez Marię Czcińską śledztwo zostało zawieszone. Jednak pracownik Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich
w Polsce pani Maria Czcińska dalej prowadziła śledztwo tak jakby na własną rękę. Nadal zapraszała ludzi, nadal ich przesłuchiwała, nadal spisywała ich zeznania i śledztwo prowadziła tak jakby na własną rękę. W roku 1986, czyli po 10 latach, nastał jakiś lepszy wiatr, zawiał w Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich i szef ówczesny komisji polecił po zebraniu przez sędzię Marię Czcińską i przedstawieniu mu nowych dowodów w sprawie, polecił odwiesić to śledztwo i prowadzić je dalej. W latach 1986-1996 sędzia Maria Czcińska prowadziła to śledztwo w sposób bardzo syntetyczny, konkretny i uczciwy. I ilość świadków, którzy złożyli zeznania na temat funkcjonowania obozu KL Warszał, dobrze przekroczyła 150 osób. Także ten materiał dowodowy był już dosyć spory. Jednocześnie odnaleziono i przedstawiono w śledztwie dokumenty, to były meldunki delegatury rządu na kraj z lat 1942-44, które jasno mówiły, oficerowie Armii Krajowej przekazywali jasno do Londynu informacje, że w Warszawie funkcjonuje obóz koncentracyjny, że są w nim mordowani ludzie, że działają komory gazowe i również przekazywali informacje, jakie to są ilości ludzi gazowanych, rozstrzeliwanych, mordowanych codziennie na terenie obozu. Te wszystkie dokumenty sędzia zbierała do momentu, do roku 1996, kiedy prokurator Głównej Komisji Badania Ścigania Zbrodni Hitlerowskich, pan Woźniak, jednym pismem po prostu całkowicie uciął, umorzył śledztwo w sprawie funkcjonowania, w sprawie ścigania sprawców zbrodni w obozie KL Warszał. Dokładnie śledztwo nazywało się w sprawie ludobójstwa w latach 1943-44 w obozie koncentracyjnym w Warszawie. I w 1996 prokurator Woźniak całkowicie umorzył to śledztwo. Co więcej, w postanowieniu, w uzasadnieniu do postanowienia o umorzeniu użył takiego sformułowania, że należy całkowicie wyłączyć z akt śledztwa informacje dotyczące rozstrzeliwania Polaków w latach 43-44 na ulicach Warszawy. Należy wyłączyć informacje o rozstrzeliwaniu Polaków w ruinach getta, a więc w bezpośrednim sąsiedztwie obozu. I te informacje mogą, nawet powinny stać się treścią i tematem zupełnie osobnego śledztwa. W ten sposób jedną decyzją administracyjną pan prokurator Woźniak w taki, no mówiąc wprost, bezczelny sposób wyjął ze śledztwa w sprawie KL Warszał kilkadziesiąt tysięcy ofiar, bo mniej więcej na tyle szacuje się ilość ofiar obozu KL Warszał rozstrzelanych na terenie byłego getta i w różnych innych miejscach w Warszawie, a jest na ten temat bardzo, bardzo wiele różnych dowodów. Śledztwo zostało umorzone, odebrane sędzi Marii Czcińskiej. Tak jak mówiłem, sędzia Maria Czcińska dalej prowadziła śledztwo, dalej przesłuchiwała świadków, ale niestety już bez możliwości spisywania oficjalnych dokumentów na ten temat. Natomiast cały czas zgłaszały się różne osoby. Sędzia po 96 roku poświęciła się działalności społecznej, była honorowym prezesem Komitetu Budowy Pomnika ofiar obozu KL Warszał. Powstawały różne organizacje społeczne, które chciały zadbać o to, żeby w jakikolwiek sposób upamiętnić ofiary obozu KL Warszał. Niestety, jak również te gremia, miały bardzo pod górkę, jeżeli chodzi o działania. Jeżeli chodzi o literaturę na temat obozu KL Warszał, pierwszą książką, która powstała na ten temat w roku 2002, była to książka Marii Czcińskiej, Obóz Zagłady w centrum Warszawy. Książka, taka troszeczkę grubsza broszura, sto kilkadziesiąt stron,
tam sędzia Trzcińska zawarła większość informacji z czasów tego pierwszego śledztwa. Następnie w roku 2007 powstała już obszerna pozycja, kilkaset stron, ponad 400 stron, KL Warszał, obóz zagłady dla Polaków, autorstwa również sędzi Marii Trzcińskiej. Tutaj już no, w sposób bardzo syntetyczny, systematyczny sędzia Trzcińska przedstawiła wszystkie informacje ze śledztwa, które prowadziła w latach 70., 80. i 90., jak również umieściła część dokumentów, zeznań świadków, mapy i różne inne informacje. Kolejną pozycją jest książka Aldony Zaorskiej, KL Warszał, która była wydana w roku 2012 i w tej chwili wiem, że w roku 2019 nastąpiło wznowienie tej książki. Biała okładka, taka broszurka około 100 stronicowa. Można tutaj przeczytać większość informacji, które są wzięte właśnie ze śledztwa Marii Trzcińskiej. Jak również w roku 2014 została wydana książka pod przewodnictwem profesora Włodzimierza Bojarskiego, osoby, która bardzo udziela się w temacie KL Warszał, ponieważ jego stryj został zamordowany w obozie KL Warszał. I w książce tej wypowiada się wiele osób, między innymi prokuratorzy IPN-u, pani doktor Mira Modelska-Krycz, która również uczestniczy dzisiaj w działaniach popierających ideę KL Warszał i propagowanie jej. Jeżeli chodzi o książki oficjalne, takie, które, że tak powiem, władza i historycy namaścili, w roku 2007 jako odpowiedź na książkę sędzi Marii Trzcińskiej powstała książka, została wydana przez Instytut Pamięci Narodowej, była sygnowana pieczęcią Instytutu Pamięci Narodowej. Książka doktora Bogusława Kopki, Koncentracjonslager Warszał, historia i następstwa. Niestety dla osób, które znają troszeczkę historię obozu i historię śledztwa pani Marii Trzcińskiej, książka Bogusława Kopki jest takim ciekawym studium zaprzeczania faktom historycznym i negowania faktów historycznych. Znaczy pan Bogusław Kopka otrzymał z Instytutu, z Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, otrzymał wykaz dokumentów, które miał w tej książce umieścić i w swojej książce miał się odnieść do zeznań świadków, do dokumentów, które zostały w tej książce umieszczone w taki sposób, żeby potwierdzić pewną tezę. To znaczy starać się jak najbardziej obniżyć ilość ofiar obozu KL Warszał. Sędzia Trzcińska, przypomnę, oceniała tę ilość ofiar na około 200 tysięcy osób, w tym główną część tych ofiar stanowili Polacy, mieszkańcy Warszawy i okolic. Natomiast pan Bogusław Kopka w swojej książce wszystko kieruje w taki sposób, treść książki, aby w jakiś sposób udowodnić tezę, że obóz KL Warszał był obozem nie dla Polaków, tylko dla ludności narodowości żydowskiej, że jego więźniowie to byli głównie Żydzi węgierscy, greccy, byli tam jeszcze żołnierze włoscy. Natomiast obóz KL Warszał służył głównie temu, że zamieszkiwali tam Żydzi, którzy uczestniczyli w rozbiórce getta warszawskiego. Takie rozkazy przywiózł do Warszawy inżynier Kamler, jeden z głównych inżynierów III Rzeszy i przebywał przez dłuższy okres czasu w 1943-1944 roku w Warszawie, ponieważ zapadła decyzja, żeby rozebrać getto warszawskie i zrównać je z ziemią, natomiast wszystkie cegły, deski, stal i tak dalej odzyskać jak najbardziej i to wszystko wywieźć do Rzeszy. Co ciekawe, książka pana Bogusława Kopki ukazała się również w języku niemieckim, KZ Warszał, Geschichte und Nachtwirkungen. I najbardziej ciekawe w tej całej historii wydania tej książki jest to, że książka po kilku miesiącach zniknęła z księgarni w języku polskim. Jednocześnie IPN odciął się od pieczątki na okładce tej książki, wydając oświadczenie, że informacje zawarte w książce nie są oficjalnymi informacjami
faktami historycznymi popieranymi przez Instytut Pamięci Narodowej, tylko są to własne, prawda, opinie autora tej książki. Natomiast książki w języku niemieckim, KZ Warszał, Geschichte und Nachwirkungen, nie zdjęto z księgarń i do dziś w języku niemieckim można ją kupić na przykład w głównej księgarni Instytutu Pamięci Narodowej. Także tak to wygląda. No, nie sposób inaczej tego nazwać jak propaganda, ponieważ w języku niemieckim to wszystko można przeczytać, a w języku polskim IPN się przyznał, że popełnił błąd i zdjęli tą książkę, nie można już jej dzisiaj kupić. I teraz chciałbym przedstawić Państwu w takim telegraficznym skrócie historię obozu KL Warszał. Wszystko zaczęło się długo przed wojną, ponieważ już w 1934-35 roku, po wygranych przez nazistów wyborach, pojawiły się różne plany, jak będzie wyglądała III Rzesza po zwycięstwie w Europie, po wygranej wojnie. Jednym z takich planów był plan Pabsta. Niemiecki architekt Friedrich Pabst w miejscowości Würzburg w Bawarii stworzył koncepcję tak zwanego Neue Deutsche Stadt Warschau, czyli nowe niemieckie miasto Warszawa. W jego koncepcji Warszawa, stolica Polski, miała być zrównana z ziemią, ludzie mieli być wymordowani, natomiast na tym miejscu miały powstać parki, osiedla mieszkaniowe i miało to być miasto w dzisiejszym naszym rozumieniu wielkości miasta powiatowego, w którym będzie mieszkać kilkanaście tysięcy oficerów niemieckich wraz z rodzinami. Natomiast do obsługi tego miasta i tych oficerów w mieście zostanie pozostawione jedynie maksymalnie około 50 tysięcy Polaków. Co ciekawe, późną wiosną 1939 roku Adolf Hitler z innymi swoimi architektami wizytował Friedricha Pabsta w Würzburgu w Bawarii i ten plan bardzo mu się spodobał. Został wstępnie zaakceptowany i potem ten plan Pabsta funkcjonuje już dalej od 1940 roku. Będę jeszcze mówił o tym. 22 sierpnia 1939 roku, przed wybuchem II wojny światowej, Adolf Hitler powiedział takie zdanie do żołnierzy Wehrmachtu. Wydałem rozkazy mordowania bez litości i bez pardonu wszystkich mężczyzn, kobiety i dzieci polskiej rasy i języka. Tylko w ten sposób zdobędziemy przestrzeń życiową, której bardzo potrzebujemy. Plan Friedricha Pabsta, powstały tak jakby pod jego kierunkiem, praktycznie Pabst wykonał tylko pierwszy szkic tego planu, natomiast już 6 lutego 1940 roku dwaj niemieccy architekci Hubert Gross i Otto Nürnberg przedstawili bardzo konkretny plan zniszczenia, zrównania Warszawy z ziemią i plan ten przewidywał, że na miejscu stolicy Polski powstanie nowe niemieckie miasto. Jego powierzchnia zostanie zmniejszona do 15 km2. W czasie wojny ilość mieszkańców zostanie zmniejszona do około 100-150 tysięcy mieszkańców, czyli o 90% w stosunku do stycznia 1939 roku. Natomiast walory historyczne i kulturowe miasta zostaną całkowicie zniszczone. I teraz po kolei, idąc tropem śledztwa Marii Trzcińskiej i innych dokumentów, które ja jako członek Stowarzyszenia Prawo do Prawdy od wielu miesięcy odkrywam w IPN-ie, nasze stowarzyszenie wystosowało do Głównej Komisji Badania Zbrodni, dziś ta instytucja nazywa się Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, czyli nikt już nie wskazuje Sowietów ani Niemców jako morderców, tylko mówi się o zbrodniach przeciwko Narodowi Polskiemu. Idąc tym tropem, zgłosiliśmy jako stowarzyszenie akces przeglądania akt śledztwa, które zostało rozpoczęte w roku 1973 i zakończone umorzeniem
22 stycznia 2017 roku. To, co na dzień dzisiejszy z moimi kolegami przeglądamy w tych aktach, w najbliższym czasie postaramy się zrobić z tego jakiś szkic i będziemy pracować nad pozycją literatury, nad książką, bo to, co, jakie badania były przeprowadzone w trakcie śledztwa, co ustalono, to już mniej więcej w tych wszystkich książkach po kolei od roku 2002 do 2014 było pokrótce przedstawiane. Ja z moimi kolegami chciałbym stworzyć książkę, w której pokażemy przebieg śledztwa od roku 1973 do zakończenia, do umorzenia tego śledztwa w roku 2017 i sposób podejścia instytucji państwa polskiego do prowadzenia tego śledztwa, a raczej do zamiatania pod dywan pewnych świadectw, pewnych zeznań świadków, pewnych faktów historycznych, które z dokumentów tego śledztwa można wywnioskować. Także jeżeli chodzi o takie krótkie kalendarium, w październiku 1939 roku zgodnie z niemieckim Generalplan Ost utworzono na fortach Bema w Warszawie obóz jeniecki dla żołnierzy polskich internowanych po kampanii wrześniowej. W listopadzie 1939 roku w Warszawie nasilają się łapanki, w trakcie których Niemcy aresztują setki mieszkańców, przewożą ich w okolice dworca zachodniego, a tam ładują do wagonów towarowych i wywożą do obozów pracy w głąb Rzeszy. Nadmienię tylko, że wtedy dworzec zachodni nie nazywał się jeszcze zachodni, była to stacja Warszawa Czyste. W styczniu 1940 roku tajna ekspertyza policji niemieckiej o podstawach prawnych i aspektach demograficznych polityki niemieckiej w Polsce wskazywała jako ostateczny cel likwidację substancji narodu polskiego. Polaków, zwłaszcza inteligencję warszawską, mordowano masowo w takich miejscach jak Palmiry, Las Kabacki, Lasy Hojnowskie, Raszyn, Magdalenka. Zimą 1940 roku prezydent Warszawy Dangel prezentuje makietę nowego miasta Warszał Hansowi Frankowi. Plan zostaje zaakceptowany przez Führera i skierowany do realizacji. W Warszawie ma pozostać do czasu zakończenia wojny maksymalnie 500 tysięcy mieszkańców, stanowiących siłę roboczą potrzebną do budowy Neue Deutsche Stadt Warszał dla Niemców. Reszta, czyli ponad 800 tysięcy ludzi, na czele z inteligencją ma zostać wymordowana. W listopadzie 1940 roku w porozumieniu z warszawską gminą żydowską Niemcy tworzą w Warszawie getto dla ludności żydowskiej. W czerwcu 1942 roku zapada decyzja o ostatecznym rozwiązaniu. Rozpoczyna się wywożenie Żydów do Treblinki. Ponad 300 tysięcy z nich zostaje wywiezione, około 40 tysięcy pozostaje w Warszawie. W kwietniu 1943 roku kilkuset Żydów wywołuje powstanie w getcie, które w kilkanaście dni zostaje stłumione. Pozostała część Żydów z getta zostaje wywieziona do Treblinki i zamordowana. W mieście pozostawiono jedynie około 10 tysięcy młodych, silnych Żydów do odgruzowywania getta warszawskiego. Pierwsza decyzja administracyjna w zakresie obozu KL Warszał, pierwsza decyzja namacalna, o której wiemy, poparta dokumentem norymberskim. Ten dokument znajduje się w aktach śledztwa. 9 października 1942 Heinrich Himmler wydaje dyrektywy obejmujące między innymi rozkaz o przeniesieniu obozu pracy na teren byłego getta oraz utworzeniu obozu koncentracyjnego KL Warszał w celu masowej eksterminacji Polaków, głównie mieszkańców Warszawy. Tym samym widzimy, że przystąpiono do realizacji planu Friedricha Pabsta. 16 luty 1943, następny rozkaz Himmlera z 16 lutego dotyczy rozbudowy KL Warszał o dodatkowe baraki obozowe na terenach opustoszałego getta. Tym razem rozkaz Himmlera dotyczył eksterminacji ludności polskiej. Tak powstał lager Gęsiówka, zlokalizowany na ogromnym terenie. To było ograniczone ulicami Zamenhofa, Gęsią, która dziś nazywa się Anielewicza, Glinianą i Dziką. Dziś w tym miejscu, gdzie stał budynek koszar wołyńskich, stoi
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Obóz KL Warszawa miał spełniać podwójną funkcję, funkcję gospodarczą i funkcję ludobójczą. Gospodarcze miały polegać na rozbiórce zrujnowanej zabudowy getta, odzysku milionów sztuk cegieł i setek ton stali, a docelowo założenie na jego terenie parku wypoczynkowego dla oficerów III Rzeszy. Ludobójcze cele to zaprogramowana redukcja liczby mieszkańców Warszawy do 500 tysięcy. I kolejny dokument, który znajduje się w aktach śledztwa, rozkaz Rudolfa Hessa z dnia 16 lipca 1943, mówiący o wielu różnych sprawach, między innymi znajduje tam się takie zdanie. KL Warszał nie będzie obozem przesyłowym, albowiem ma on wyznaczone do wykonania na miejscu ludobójcze zadanie. Wcześniej, rok wcześniej, 31 lipca 1942 roku, Himmler wydał rozkaz zakazujący używania względem Polaków słowa partyzanci, bo wcześniej żołnierze polskiego podziemia i Polacy, mieszkańcy stolicy, głównie nazywani byli przez Niemców partizanen. Rozkaz ten nakazywał zastąpienie słowa partizanen słowem bandyci. Rozkaz ten miał zasadnicze znaczenie podczas tracenia jeńców polskich i członków ruchu oporu, zmieniał odpowiedzialność Niemców za dokonane zbrodnie w świetle prawa międzynarodowego. Oznaczało to częściową bezkarność przy likwidacji mieszkańców Warszawy w masowych rozstrzeliwaniach i mordach. W czasie II wojny światowej obok dworca Warszawa Zachodnia w ciągu ulicy Bema istniał pojedynczy tunel jako przejazd dla samochodów i powozów konnych oraz przejście piesze. Tunel liczył 60 metrów długości, dziś jest rozbudowany do ponad 200 metrów. W tunelu Niemcy więzili pod strażą aresztowanych mieszkańców Warszawy przed wywózką do obozów koncentracyjnych z dworca Warszawa Zachodnia. Od zimy 1939 roku na dworzec zachodni zwożono z całej Warszawy Polaków z łapanek w celu wysłania ich do obozów pracy w głąb Niemiec. Pojawiła się potrzeba chwilowego przetrzymania ludności Warszawy z łapanek do czasu podstawienia wagonów na dworzec. Żydzi z getta pod nadzorem SS-manów pobudowali kilka baraków po obu stronach torowiska Warszawa Zachodnia. W swoich badaniach sędzia Maria Trzcińska mylnie oceniła ilość baraków po obu stronach torów dworca Warszawa Zachodnia, że był to ogromny teren o powierzchni ponad 20 hektarów i tych baraków było dziesiątki. Dokumenty przeglądane przez nas w Instytucie Pamięci Narodowej świadczą o tym, że po obu stronach owszem istniały baraki, być może były elementem obozu KL Warszał, raczej na pewno, natomiast zarówno po jednej, po drugiej stronie było po kilka sztuk baraków. Chodziło o to, żeby do każdego takiego baraku, który standardowo Niemcy budowali baraki drewniane, które mogły pomieścić jednorazowo od 400 do 600 osób, i takie baraki właśnie wybudowano po dwóch stronach dworca Warszawa Zachodnia w celu przetrzymywania ludzi przed wywózką ich do obozów w głąb Rzeszy, jak również na początku wojny, zimą 1939 roku, ludność z łapanek przetrzymywano w tunelu samym pod dworcem Warszawa Zachodnia. 16 lutego 1943 Heinrich Himmler wydaje rozkaz budowy kolejnego lagru w kompleksie obozowym KL Warszał. Miał on powstać na terenie byłego getta żydowskiego jako przedłużenie już istniejącego obozu na terenie byłego więzienia zwanego Gęsiówką. Plany Niemców pokrzyżowali pozostali w getcie warszawskim Żydzi, organizując 19 kwietnia 1943 powstanie. Kilkuset Żydów pod wodzą Anielewicza z Żydowskiej Organizacji Bojowej i Apfelbauma z Żydowskiego Związku Wojskowego wywołało rozruchy, krwawo stłumione przez generała majora SS Jurgena Stropa kilka tygodni później. Niemcy wywieźli do Treblinki resztę Żydów z getta, pozostawiając jedynie kilka tysięcy mężczyzn, których osadzili w podobozie umieszczonym pomiędzy ulicami Nowolipie i Nowolipki. Przez kolejne miesiące, aż do wybuchu Powstania Warszawskiego, zajmowali się oni rozbudową lagru Gęsiówka, odzyskiwaniem materiałów budowlanych z ruin getta i pracą przy usuwaniu zwłok rozstrzeliwanych i palonych na terenie obozu Polaków, mieszkańców Warszawy.
11 czerwca 1943 roku do obozu KL Warszał rozkazem Heinricha Himmlera zostały włączone więzienia przy ulicy Dzielnej, czyli Pawiak i Serbia. Znawca historii Pawiaka, pani Regina Domańska, w swoich książkach mówi, że nie można liczyć więzienia Pawiak jako elementu obozu KL Warszał, ponieważ Heinrich Himmler faktycznie 11 czerwca 1943 roku wydał taki rozkaz, aby włączyć Pawiak i Serbię w skład struktury obozowej KL Warszał, natomiast ten rozkaz nie został wykonany. Dziwię się takiemu podejściu, bo nie wyobrażam sobie, żeby któryś z oficerów niemieckich pozwolił sobie nie wykonać rozkazu Heinricha Himmlera. No ale takie jest stanowisko polskiego historyka. Jednym z elementów obozu KL Warszał była również siedziba Gestapo w Warszawie przy ulicy Szucha 25. Przesłuchiwano tam więźniów Pawiaka, duża część z nich była bestialsko zamordowana. Po wojnie z piwnic siedziby Gestapo wywieziono kilka ton popiołu i ludzkich szczątków, a więc również w piwnicach Szucha 25 siedziby Gestapo mordowano i palono zwłoki Polaków. Najważniejszym obiektem obozu był lager Gęsiówka, który mieścił się z grubsza przyjmując w budynku koszar wołyńskich, dawnych przedwojennych koszar wołyńskich. Wcześniej podczas wojny w latach 1940-42 budynek koszar wołyńskich na rogu ulicy Gęsiej i Zamenhofa był siedzibą Judenratu w Warszawie. Mamy tutaj zdjęcia dalej, to państwo tego niestety nie możecie zobaczyć. Po stłumieniu żydowskiego powstania w maju 1943 roku Niemcy rozpoczynają rozstrzeliwania uliczne na masową skalę. Oprócz codziennych egzekucji na ulicach Warszawy realizowano nocne, nieoficjalne mordowanie Polaków na podwórkach kamienic ocalałych z getta. Oprócz tego wywożono Polaków pod Warszawę i rozstrzeliwano masowo. Między innymi do folwarku Falenty koło Raszyna. Niedawno przeczytałem właśnie taką informację w aktach śledztwa, że tam w folwarku Falenty koło Raszyna SS miał swoją siedzibę i tam byli przywożeni nocami właśnie zabierani zarówno z Pawiaka, jak i z Gęsiówki Polacy, więźniowie i przywożeni nocą do folwarku Falenty tam pod ceglaną ścianą budynków gospodarczych tego folwarku byli rozstrzeliwani masowo, natomiast w samym folwarku po dokonaniu już tych masowych rozstrzeliwań Niemcy urządzali sobie libacje alkoholowe. Przy wjeździe na teren zakazany Niemcy ustawiali tablice informujące o tym, że zbliżanie się do strefy rozstrzeliwań grozi natychmiastową śmiercią. I z dotychczasowego naszego studiowania dokumentów ze śledztwa DS2/74 z Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich wywnioskowaliśmy, że miejsca masowych rozstrzeliwań i palenia zwłok Polaków w latach 43-44, podwórka kamienic, tak zwane studnie przy ulicy Nowolipki numer 25, 27, 29, 31, oraz po drugiej stronie 32, 34, 36. Podwórka przy Nowolipie 17 i 19. Następnie takie adresy jak Dzielna 27, 37, 39, 41, 43, 45 i 47. Następnie takie adresy jak Pawia 27, 36, 38, 40, 42. Dzika 3. Miejscem naprawdę masowych rozstrzeliwań był przedwojenny stadion Skry, czyli to miejsce, gdzie dzisiaj budowane są piękne nowe osiedla dla ludzi przybywających za pracą do Warszawy. Tam rozstrzeliwano i od razu na miejscu palono zwłoki Polaków na rusztach, na takich stalowych stosach. I jeszcze jednym miejscem masowych rozstrzeliwań był plac przy ulicy Franciszkańskiej, róg ulicy Bonifraterskiej. W sumie miejsca tych rozstrzeliwań są oznaczone na mapce, która została umieszczona w aktach śledztwa. Mapka ta w bardzo konkretny sposób pokazuje te 26 adresów. Z kolegami ze stowarzyszenia próbowaliśmy rozmawiać ze wspólnotami mieszkańców w Warszawie tych adresów właśnie Nowolipie, Nowolipki, Dzika i tak dalej, nie wiedzieć czemu jest
niechęć tych wspólnot przed upamiętnianiem miejsc, w których w czasie wojny no, prawie codziennie zwożono budami z miasta Polaków i rozstrzeliwano masowo, bądź wyprowadzano ich z terenu Pawiaka czy Gęsiówki i tam właśnie rozstrzeliwano. Zwłoki mordowanych Polaków były spalane na stosach budowanych w ruinach getta. W późniejszym okresie ciała palono w krematorium, które umiejscowiono w lagrze Gęsiówka przy ulicy Gęsiej 26. Oprócz tego na terenie KL Warszaw istniały następujące krematoria. Wewnątrz gmachu więzienia wojskowego przy Zamenhofa 19, w pożydowskiej fabryce przy ulicy Smoczej Glinianej. Natomiast zimą roku 1943 na 1944 na terenie Gęsiówki rozpoczęto budowę kolejnych dwóch krematoriów, w tym jedno elektryczne o dużej mocy, porównywalne z krematoriami w Birkenau. Tutaj zrobię taką dygresję, że w uzasadnieniu do postanowienia o umorzeniu śledztwa w roku 2017 pani prokurator pisze takie zdanie, że wszystkie przeprowadzone dotąd badania w toku śledztwa potwierdzają tezę, że na terenie obozu KL Warszaw w czasie II wojny światowej zginęło około 20 tysięcy osób, w tym co najmniej 10 tysięcy osób narodowości żydowskiej. Te wszystkie fakty, które tutaj bardzo tak pokrótce państwu przedstawiam, czy to świadczy o tym, że ilość ofiar mogła być tak niska? Jeżeli już istniały dwa krematoria na terenie obozu KL Warszaw, natomiast zimą 1943 roku na 1944 przystąpiono do budowy kolejnych dwóch krematoriów, w tym jedno bardzo nowoczesne, elektryczne, porównywalne wydajnością z krematoriami z Birkenau. Czy budowano by kolejne krematoria po to, żeby, no nie wiem co. Także to pokazuje, w jak nieudolny albo w jak prowokacyjny sposób było umarzane śledztwo w sprawie obozu KL Warszaw. Z powodu ciągłych akcji dywersyjnych i ataków na funkcjonariuszy niemieckich 11 stycznia 1943 Heinrich Himmler w depeszy do szefa Gestapo Millera nakazał przeprowadzenie w Generalnej Guberni szeroko zakrojonych akcji aresztowań i deportacji. W wyniku tego rozkazu tylko przez 7 dni między 15 a 22 stycznia 1943 zatrzymano i aresztowano w łapankach nie mniej niż 30 tysięcy mieszkańców Warszawy okolic. Z tej liczby 10 tysięcy przewieziono wagonami towarowymi do Majdanka i do Auschwitz, a 20 tysięcy rozmieszczono w lagrach i więzieniach na terenie Warszawy. Wszystkie lagry i więzienia były w stanie pomieścić jednorazowo około 40 tysięcy ludzi. To jest kolejny dowód na to, że stwierdzenie w obozie KL Warszawa zginęło około 20 tysięcy ludzi jest zwykłym kłamstwem. Ktoś, kto pisze tego typu zdanie w uzasadnieniu do postanowienia o umorzeniu śledztwa, albo nie zna dokumentów zawartych w śledztwie, albo świadomie nimi manipuluje. Inne akcje skutkujące tak zwanymi transportami niewiadomymi i ludobójstwem Polaków na terenie Warszawy. W nocy z 1 na 2 września 1943 aresztowano w Warszawie 5 tysięcy osób na podstawie list imiennych. Czyli Niemcy wchodzili do mieszkań przez całą noc i wygarniali całe rodziny. Los tych 5 tysięcy osób pozostał nieznany. W dniach 13 i 14 października 1943 zatrzymano w Warszawie około 3 tysięcy osób. 350 z nich osadzono na Pawiaku, los pozostałych 2650 osób pozostał nieznany. W listopadzie 1943 na Nowolipie zwożono budą wiele razy po 50-60 osób z Pawiaka. Rozstrzeliwano ich, a Żydzi z Gęsiówki układali zwłoki na stosy drewna i palili. W ten sposób jednej nocy zamordowano prawie 1000 osób. Podobny sposób zamordowano w ruinach getta. Grudzień 1943, 600 osób, styczeń 44, 800 osób, luty 44, 800 osób, marzec 44, 1200 osób. I są to tylko osoby wymienione, gdzie istnieje po prostu informacja, jakaś ustna, pisemna informacja, że takie ilości ludzi mordowano w obozie KL Warszawa.
6 lutego 1944 aresztowano w całej Warszawie co najmniej 1800 osób, które kierowano na Szucha, a stamtąd Budami wywieziono w nieznanym kierunku. Zmierzch obozu KL Warszaw nastąpił w lipcu 1944. Jest bardzo ciekawy dokument z 20 lipca 1944. W obliczu zbliżającego się powstania w Warszawie dowódca policji w Generalnej Guberni Wilhelm Koppe wydał rozkaz ewakuacji obozu KL Warszaw. I w tym rozkazie ewakuacji obozu możemy przeczytać takie zdanie. W żadnym wypadku nie można dopuścić do tego, aby nieżydowscy więźniowie obozu zostali uwolnieni lub wpadli w ręce Armii Czerwonej. Gdyby rozwój sytuacji na froncie przybrał zły obrót uniemożliwiający deportację więźniów z obozu, należy ich na miejscu zlikwidować. W dniach 28-31 lipca ewakuowano w sumie około 11 tysięcy pozostałych więźniów KL Warszaw. Zostali przewiezieni w głąb Rzeszy do obozów Dachau, Gross-Rosen, Ravensbrück i innych. Drogę do Kutna, jeden z takich transportów, przebył pieszo w tak zwanym Marszu Śmierci trwającym tydzień. Połowa z tych ludzi nie przeżyła morderczego upału. To był transport, który liczył 4 tysiące osób. On wyszedł 31 lipca z obozu KL Warszaw i ludzie przez tydzień czasu przy 40-stopniowym upale w cieniu szli pieszo. Każdy, kto upadł albo się zachwiał, był natychmiast rozstrzeliwany przez Niemców. I no, są dosyć szczegółowe opisy tych więźniów, którzy przeżyli, dotyczące tego marszu. Otóż ludzie, widząc jakiekolwiek rowy przydrożne czy jakieś kałuże, przyklękali na ziemi, żeby napić się wody z kałuży albo z przydrożnego rowu. Wszyscy ci byli natychmiast rozstrzeliwani. I w pewnym momencie w okolicach, no to było już jakieś kilkanaście kilometrów przed Kutnem, zobaczono, że w okolicach drogi płynie jakiś strumień, jakaś rzeczka. I ludzie po prostu, nie bacząc na to, że zostaną rozstrzelani, rzucili się wszyscy, żeby napić się wody z tej rzeki. Niemcy strzelali na oślep, ale w końcu któryś z oficerów niemieckich podjął decyzję o tym, żeby pozwolić się ludziom napić wody z rzeki, ponieważ w ten sposób może się okazać, że do Kutna nikt o własnych siłach nie dojdzie. Niestety spowodowało to chaos w całym transporcie, ponieważ ludzie dobiegali do rzeki, napili się trochę wody i zaczęli uciekać na oślep we wszystkich kierunkach. To spowodowało kolejne strzały w kierunku ludzi z transportu. Wiele ich w tej strzelaninie zostało zamordowanych i rozporządzono, żeby ludzie wrócili z powrotem do szeregu i poszli dalej w kierunku dworca do Kutna. I z 4000 ludzi, którzy wyszli 31 lipca z obozu KL Warszaw do Kutna, dotarło jedynie trochę ponad 1000. Wraz z ewakuacją więźniów wysadzono w powietrze miejsca egzekucji na terenie byłego getta, spalono akta obozowe, wysadzono w powietrze więzienie Pawiak i Serbia oraz tunel przy dworcu Warszawa Zachodnia. 5 sierpnia 1944 roku żołnierze batalionu Zośka w trakcie brawurowej akcji zbrojnej wyzwolili lager Gęsiówka. Oswobodzili tym samym 90 Polaków oraz 250 Żydów węgierskich i greckich przetrzymywanych w obozie do porządkowania gruzów po zburzonym getcie oraz obsługi codziennych egzekucji na Polakach. I ten fakt wyzwolenia 5 dnia powstania warszawskiego obozu Gęsiówka, na podstawie tego faktu historycznego powstał pewien mit, który jest powtarzany dzisiaj przez wszystkie usłużne media i dyspozycyjnych historyków na całym świecie, że KL Warszaw był obozem wyłącznie dla Żydów, ponieważ w trakcie jego wyzwolenia 5 sierpnia uwolniono 348 więźniów narodowości żydowskiej, w tym 90 Polaków, 250 Węgrów i Greków. No i było tam jeszcze kilkanaście osób innych narodowości, ale wszyscy oni byli poubierani w pasiaki obozowe i przyznawali się do narodowości żydowskiej, w związku z czym powstał taki mit w historiografii, że KL Warszaw był obozem wyłącznie dla Żydów, że zginęło w nim maksymalnie 20 tysięcy ludzi i że istniał tylko jeden lager Gęsiówka, bo był na terenie byłego getta.
Od 10 maja 1945 na terenie Lagru Gęsiówka rozpoczęto przeprowadzanie ekshumacji. Odkryto dziesiątki ton popiołu pomieszanego z ludzkimi szczątkami i kośćmi. Doły ze zwłokami ludzkimi, puste puszki po gazie cyklon B, stosy białego proszku chloru, stosy resztek gazu cyklon B w kształcie białych ziaren fasoli, resztki ubrań, sprasowanych włosów, resztki obuwia. Kierownik działu grobownictwa Zarządu Głównego PCK Jadwiga Nowakowska, biorąca udział w ekshumacjach w latach 45-46 na terenie Gęsiówki, stwierdziła, cytat, ekshumacje na terenie Gęsiówki z uwagi na masy zwłok i prochów ludzkich przekraczały nawet te z Powstania Warszawskiego. Była to ta sama rzeczywistość, jaką widziałam wcześniej w Treblince. Natychmiast po wkroczeniu Armii Czerwonej do Warszawy na terenie Lagru Gęsiówka NKWD urządziło katownię dla, w cudzysłowie, wrogich sił reakcyjnych. Mordowano tu z zimną krwią żołnierzy Armii Krajowej, którzy uczestniczyli w Powstaniu Warszawskim, razem z nimi przetrzymując pospolitych bandytów i jeńców niemieckich. Szacuje się, że przez kilkanaście miesięcy zamordowano tu około 1800 osób. W 1946 roku powstał tak zwany obóz. Przepraszam. Powstał tak zwany obóz Gęsiówka II. Na rozkaz szefa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Stanisława Radkiewicza w 1946 roku na terenie Gęsiówki urządzono centralne więzienie dla wrogów ustroju. Ginęli tu żołnierze Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych. Więzienie w tak zwanych reakcyjnych bandytów zasilał m.in. niejaki Roman Zambrowski, właściwe nazwisko Rachmil Krajkeman, który wtedy pełnił taką ciekawą dosyć funkcję, był szefem komisji do walki ze szkodnictwem gospodarczym. Czyli wszyscy ci żołnierze Armii Krajowej Narodowych Sił Zbrojnych byli traktowani jako szkodnicy gospodarczy. Oficerowie UB przez cały ten okres nakazywali milczenie w sprawie KL Warszał. Odnalezione dowody rozkazywali niszczyć, infrastrukturę obozową rozbierać, na jej miejscu budować nowe drogi, osiedla, parki, sklepy. Budynek Koszar Wołyńskich, czyli tak zwana Gęsiówka, został rozebrany w 1965 roku. W aktach śledztwa jest również ekspertyza naukowa, ekspertyza inżynierska, wykonana przez dwóch różnych inżynierów, architektów, która ta ekspertyza mówi, że budynek Koszar Wołyńskich nadaje się do odrestaurowania go. Jest to budynek zabytkowy i że stan techniczny budynku pozwala na to, żeby go odremontować i zachować dla przyszłych pokoleń. Niestety mimo tych dwóch ekspertyz budynek Gęsiówki został rozebrany, jak mówiłem, w 1965 roku. Dziś w miejscu tego budynku stoi Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Teraz jeżeli chodzi o upamiętnienia obozu KL Warszał, sędzia Trzcińska w momencie, kiedy została odsunięta od oficjalnego śledztwa, śledztwo zostało umorzone w 1996 roku, sędzia Trzcińska postanowiła, że ofiary obozu KL Warszał zostaną upamiętnione. W tym celu powołano społeczne komitety, zgłosili się ludzie, którzy chcieli pracować przy tej idei i sędzia, pisząc listy do posłów, polskich senatorów, parlamentarzystów, już kończę. Do polskich parlamentarzystów doprowadziła do tego, że w 2001 roku Sejm Polski podjął uchwałę, uwaga, przez aklamację, co ciekawe w polskim Sejmie, że ofiary obozu KL Warszał należy upamiętnić. I w tym celu należy wybudować pomnik, należy rozpisać konkurs na budowę pomnika. Ta uchwała została przekazana zgodnie z prawem do premiera Rzeczpospolitej, premier przekazał do Ratusza Warszawskiego i tak się rozpoczęła droga przez mękę. To znaczy został ogłoszony konkurs na projekt pomnika ofiar obozu KL Warszał. Wstępnie złożono jakieś tam oferty, projekty, szkice na ten konkurs i w tym momencie temat pomnika ofiar obozu KL Warszał był wielokrotnie odsuwany z obrad Rady Warszawy. Wielokrotnie był wciągany na agendę obrad Rady Warszawy i wielokrotnie stamtąd wykreślany.
Człowiek, który jeszcze kilkanaście minut temu był na sali, pan Antoni Gut, był przez wiele lat radnym miasta stołecznego Warszawy i opowiadał mi historię, kiedy to sam świętej pamięci Lech Kaczyński, będąc prezydentem miasta stołecznego Warszawy, własnoręcznie wykreślał na kilkanaście minut przed rozpoczęciem obrad Rady Warszawy temat pomnika KL Warszaw z agendy tego spotkania. Także jak widać, jest to temat niewygodny dla każdej władzy. W związku z czym, jako że pomnik oficjalny nie został nigdy wybudowany, to społeczne komitety, Komitet Budowy Pomnika Ofiar Obozu KL Warszaw, Komitet Upamiętnienia Ofiar Obozu KL Warszaw, postanowiły zadziałać na własną rękę i taki pomnik powstał. Został przywieziony głaz narzutowy, ogromny kamień, na którym są wyryte litery. Wcześniej były wyryte, dzisiaj są poprawione jakąś tam farbą. Stoi krzyż, stoją polskie flagi, biało-czerwone. I pomnik ten znajduje się na skwerze Alojzego Pawełka na Woli. To jest przy ulicy Prądzyńskiego, na terenie zielonym, na skwerze Alojzego Pawełka. I to jest pomnik usypany rękami mieszkańców Warszawy i nie tylko, ponieważ to jest pomnik taki w kształcie serca pękniętego na pół. Po środku tego serca biegnie taka wąska ścieżka. Jest to pomnik usypany z takich polnych kamieni. Po prostu mieszkańcy Warszawy, którzy chcieli upamiętnić ofiary obozu KL Warszaw, własnoręcznie usypali taki pomnik. Niektórzy twierdzą, że jest to najpiękniejszy pomnik w Warszawie. Tam można iść zapalić świeczkę za ofiary obozu KL Warszaw, pomodlić się. Jeżeli chodzi o dalsze nasze działania jako stowarzyszenia w zakresie upamiętnienia obozu KL Warszaw, na dzień dzisiejszy cały czas przeglądamy dokumenty, ponieważ no pewnie się Państwo spodziewacie, że 81 tomów akt i 15 tysięcy stron dokumentów to jest ilość informacji, której nie da się tak przejrzeć ad hoc, nie da się tego powiązać w jakieś wspólne fakty. Dokumentów na temat KL Warszaw oficjalnych nie ma prawie wcale, ponieważ Niemcy całą dokumentację spalili w lipcu 1944 roku. Jedyne co mamy, to zeznania świadków z lat 70., 80., 90., którzy albo byli uczestnikami tych zdarzeń, albo ich rodziny były przetrzymywane w KL Warszaw bądź zamordowane w KL Warszaw. I na chwilę obecną zajmujemy się przeglądaniem, porządkowaniem dokumentów. Z tego powstanie jakaś synteza, powstanie jakiś szkic i chcemy jako stowarzyszenie przy moim skromnym udziale napisać książkę, w jaki sposób prowadzone było przez ostatnie 40 lat śledztwo w zakresie upamiętnienia ofiar obozu KL Warszaw. Dziękuję bardzo. Chciałem panu bardzo serdecznie podziękować za przybliżenie informacji na temat, który pan poruszył, a w szczególności ja skonstatowałem, jak ja niewiele wiem o koncentracji Solaria Warszawa. Ja sobie liczę 72 lata. Pamiętam jeszcze, kiedy
Tam był, bo tam w tej chwili to jest istotny tylko taki kamień. Jest też krzyż i są obok ruiny podwalin, fundamentów. To trudno to nazwać. Ja niestety nie jestem rebudowany, w związku z tym nie mam największego pojęcia, co to było, ale jakiś element budowy tam jest. Tak. Już paru odpowiadam. Jeżeli chodzi o dokumenty w aktach śledztwa dotyczące tunelu przy dworcu Warszawa Zachodnia i lasku na kole, to są takie dwa punkty zapalne całego śledztwa, o których można powiedzieć, jest mnóstwo dokumentów świadczących za i jest mnóstwo dokumentów świadczących przeciw. Dokumenty świadczące za pochodzą ze śledztwa głównie sędzi Marii Trzcińskiej, dokumenty świadczące przeciw pochodzą głównie ze śledztwa w latach 2002-2017. To jest tyle, co mogę panu odpowiedzieć na dzień dzisiejszy. Są zeznania świadków zarówno potwierdzające istnienie komór gazowych w tunelu przy dworcu Warszawa Zachodnia, cała ta infrastruktura techniczna, która tam się znajduje. Ja, jak pan poszuka w internecie, znajdzie pan moją prezentację na temat, wyłącznie na temat tunelu przy dworcu Warszawa Zachodnia. Tam to mniej więcej w czasie godzina 40 opisuje ze wszystkimi szczegółami wszystkie za i przeciw, wszystkie dokumenty, które znajdują się w aktach śledztwa. Powtórzę jeszcze raz. Śledztwo po 2002 roku było albo przypadkowo, albo z premedytacją prowadzone tak nieudolnie i tak prowokacyjnie, nie waham się użyć tego słowa, żeby udowodnić pewną tezę. Tezę, że założenie sędzi Trzcińskiej, wyliczenia sędzi Trzcińskiej o 200 tysiącach ofiar są nieprawdziwe. Tam są takie dokumenty, że ja, osoba, która od paru lat zajmuje się tematyką KL Warszał, czytając te dokumenty sygnowane przez Główną Komisję Ścigania Zbrodni Hitlerowskich, to mnie się włos jeżył na głowie. Z naukowców, z którymi sędzia Trzcińska pracowała przy odkrywaniu prawdy o KL Warszał, robi się osoby psychicznie chore w dokumentach śledztwa. Dobrze, to powiem tak pokrótce, bo nie wiem, ile mam jeszcze czasu, pewnie już jestem poza czasem. Jeżeli chodzi o koło, sędzia Trzcińska na podstawie zeznań kilkunastu świadków przedstawiła pewne fakty dotyczące koła. Otóż profesor Jan Mur-Jankowski, światowej klasy chirurg, lekarz znany na całym świecie, przeprowadzał jedne z najtrudniejszych, najbardziej nowatorskich operacji w Stanach Zjednoczonych w latach 70. i 80. przyjechał do Warszawy i złożył zeznanie w sprawie obozu KL Warszał. I opowiedział o tym, że po kampanii wrześniowej, w której brał udział jako żołnierz Polski, został internowany i był przetrzymywany w fortach Bema, ponieważ tam Niemcy urządzili taki prowizoryczny obóz jeniecki. I tam był przetrzymywany przez kilka tygodni w piwnicach tego fortu. Następnie był wypuszczony i prowadzony gdzieś w jakieś inne miejsce przez eskortę SS-manów przez Warszawę. I powiedział, że w odległości kilkuset metrów od tego miejsca, od fortów Bema, zobaczył Polaków wiszących na ścianie żelbetowej na takich stalowych pętlach. To znaczy było to takie miejsce kaźni, zwane przez sędzię Trzcińską ścianą śmierci na kole. Dziś tam w tym miejscu chichot historii stoi niemiecki market, w miejscu, gdzie była ta ściana śmierci. W tym miejscu na kole stała ściana żelbetowa z zatopionymi w niej stalowymi pętlami, ze stalowych lin.
I profesor Murjankowski opowiadał, że widział więźniów, Polaków, którzy, no, słyszał, że po polsku krzyczeli tam Boże pomóż czy coś takiego. Oni byli zawieszani na tych pętlach w taki sposób przez Niemców, że jeden miał pętlę na szyi, drugi miał pętlę na szyi, a ta pętla, ta lina była przewieszona przez tę stalową pętlę. I to była taka mordercza pułapka, że w momencie, kiedy jeden z tych powieszonych zaczynał się rzucać, zaczynał się ruszać, to pętla zaciskała się na szyi tego drugiego. Więc profesor Murjankowski zlokalizował tę ścianę śmierci, na której Niemcy masowo wieszali jednego za drugim Polaków, zlokalizował właśnie w okolicach fortów Bema, mniej więcej tam na Kole. Natomiast w dokumentach śledztwa DS2 przez 74 znajduje się dziesiątki, jeżeli nie setki stron dokumentów całkowicie oddalających tę tezę. To znaczy jest powiedziane, że ściana ta została wybudowana w latach 60. XX wieku, 20 parę lat po wojnie, ponieważ tam w tym miejscu był instytut lotniczy. Była tam hala, był hangar, w którym testowano silniki lotnicze. Była to hamownia silników. Testowano silniki lotnicze, jak również je remontowano i po remontach sprawdzano ich moc, wydolność. I spaliny idące z takiego silnika razem z ogniem, iskrami, niestety, ale sięgały aż do linii kolejowej, aż do torów, przy których te zakłady lotnicze są zlokalizowane. Więc w dalszym ciągu dokumentacji jest to opisane jako rzecz niemożliwa, jako bzdura, ponieważ są dokumenty istniejące potwierdzające, że ta ściana śmierci rzekoma została wybudowana w latach 60. jako ściana odgradzająca tory kolejowe od zgubnych działań tychże właśnie silników w trakcie ich testowania. Następnie, jeżeli chodzi o tak zwany budynek T w Lasku na Kole, czyli tenże basen plus budynek. Sędzia przesłuchała kilku świadków, którzy potwierdzili, że do Lasku na Kole, po pierwsze, w czasie wojny Niemcy przywozili budami mieszkańców Warszawy z Łapanek i rozstrzeliwali ich w okolicach budynku T. Następnie zwłoki ich wrzucano do basenu, który tam istniał obok tego budynku T i posypywano fosforem, tak jak Niemcy robili w getcie na przykład, czy polewano benzyną i podpalano. I są świadkowie, którzy mówią, że czuli swąd palonych ciał, że widzieli, że płonie tam coś w Lasku na Kole i tak dalej. Następnie, jako że był ten obóz jeniecki w fortach Bema, to również są świadkowie, którzy potwierdzają, że z fortów Bema, jak również z budynków przy ulicy Kozielskiej, tam jest 9 takich baraków, są dawne stajnie Legii Warszawa. To też pan pewnie się orientuje, w którym to jest miejscu. Te 9 budynków, tych stajni przedwojennych, zostało przez Niemców zaanektowanych również na przechowywanie jeńców wojennych. I w fortach Bema, z tego co mi wiadomo z dokumentacji, głównie byli przechowywani Rosjanie, czyli więźniowie sowieccy z frontu wschodniego. Natomiast na Kozielskiej byli przechowywani Polacy. I bardzo często było tak, że zarówno z terenu Kozielskiej, jak i z terenu fortów Bema wyprowadzano, czy to pod osłoną nocy, czy w asyście SS-manów, wyprowadzano więźniów w kierunku Lasku na Kole i oni tam wchodzili i już nie wychodzili. No więc jeżeli pod eskortą idą więźniowie, wchodzą do Lasku na Kole i już stamtąd nie widzi, że wychodzą, no to o czym to może świadczyć? Że byli tam mordowani. Co więcej, jako stowarzyszenie nagraliśmy wywiad ze świadkiem historii, panią Jadwigą Łukasik, która cudem w dniu 5 sierpnia 1944 roku uniknęła śmierci podczas rzezi w Woli. Ta pani mieszkała w budynku przy ulicy Płockiej i ojciec jej był żołnierzem KDW Armii Krajowej, w związku z czym przez całą wojnę działał w konspiracji, się ukrywał. Natomiast ta pani mieszkała jako mała dziewczynka z mamą i z ciocią i z rodzeństwem w budynku przy ulicy Płockiej. I opowiedziała, że kiedyś wracały z zakupów z mamą przez teren Lasku na Kole, przecinając teren lasku, tak, no nie idąc powiedzmy środkiem tego lasku, tylko tak przecinając po krawędzi. I napotkały grupę SS-manów młodych,
którzy pod dowództwem oficera niemieckiego szorowali jeden z basenów, które znajdowały się na terenie Lasku. To były takie baseny, niektórzy mówią, że przeciwpożarowe, niektórzy, że przed wojną tam istniały półkolonie dla dzieci. I że właśnie te baseny były używane do tego, że podczas tych półkolonii dzieci mogły się kąpać w tych basenach. Jeden z takich basenów był cały umazany krwią i niemieccy żołnierze byli, pani Jadwiga Łukasik by opowiadała, to było w lato, byli rozebrani do pasa, byli w samych spodniach i butach, a oficer był jedynie w podkoszulku i mówiła, że za pomocą mydła i szczotek szorowali ten basen z krwi. I jak zobaczyli, że idą jakieś dwie kobiety, to ten oficer natychmiast podszedł i zapytał po niemiecku, co tu robicie. I one już wiedziały, że jest źle, że za chwilę grozi im śmierć. Natomiast mama pani Jadwigi Łukasik doskonale mówiła po niemiecku. I odpowiedziała temu oficerowi, że my byłyśmy na zakupach, a teraz wracamy do domu, nic nas nie interesuje, nic nie widziałyśmy i tak dalej. I ten oficer przystawił mamie pani Łukasik pistolet do głowy, coś tam zaśmiał się po niemiecku, powiedział do swoich kolegów żołnierzy, a potem odwrócił się i wtedy już mama pani Łukasik trzymała w ręku jakiś element biżuterii, jakiś wartościowy przedmiot i włożyła w rękę temu oficerowi. Ten oficer opuścił pistolet i powiedział, żeby nigdy więcej tędy nie przechodziły. Takich informacji w aktach śledztwa na temat Lasku na Kole jest bardzo wiele, bardzo wiele. Natomiast jest również bardzo wiele zeznań i informacji pochodzących od mieszkańców tego terenu, czyli mieszkańców ulicy Deotymy, Dalberga i tak dalej, Bolecha dokładnie. I ci mieszkańcy tych terenów, tych ulic, budynków zlokalizowanych przy tych ulicach, jasno mówią, nie było żadnego miejsca kaźni. Była przed wojną budynek, który sędzia nazwała budynkiem T. Był to budynek, w którym odbywały się półkolonie dla uboższej części, dzieci uboższej części mieszkańców Warszawy. Zresztą tam niedaleko było tak zwane osiedle tramwajarskie, czyli te 54 drewniane baraki, w których mieszkali pracownicy między innymi tramwajów warszawskich, tam wystawa budownictwa też tam była taka eksperymentalna, jak w naszych czasach w Warszawie była wystawa budownictwa na ulicy Bartyckiej, to wtedy właśnie tam taka wystawa była na Kole. I mieszkańcy tych terenów jasno mówią, że w czasie wojny nic tam nie było, że tam można było spokojnie przez ten lasek przechodzić. Tylko że mieszkańcy Koła mówią o tej części lasku, która przylega do ulicy Dalberga i do ulicy Bolecha. Natomiast nie mówią nic o tej drugiej części lasku, w której było żeberko, w które podjeżdżał pociąg i tak dalej, i tak dalej. W aktach śledztwa znajduje się również zeznanie pana, który jako dziecko jeździł na rowerku po lesie na Kole. I pan mówi jasno, jako dziecko w tym miejscu, w okolicach tych torów, było tam zagłębienie. Tam było bardzo nisko w porównaniu do tego, co było z przodu lasku na Kole. Że tam był taki dół, zagłębienie, że on po prostu zjeżdżał z górki na rowerku, potem wprowadzał ten rowerek na górkę i znowu zjeżdżał z górki. Dzisiaj ten teren wygląda zupełnie inaczej. Tam nie ma zagłębienia. W okolicach tego żeberka, tych torów, jest to wszystko wyrównane. I naprawdę, jeżeli ktoś by się skupił na prowadzeniu śledztwa w sprawie obozu KL Warszawa i byłyby tezy głoszone przez sędzię Czcińską, wystarczy zrobić jakiekolwiek proste badania, na przykład badania lidarowe gruntu terenu i wtedy będzie pokazane, które drzewa kiedy wyrosły, jaki tam jest struktura, nawet zrobić jakąś odkrywkę małą w tym miejscu, gdzie świadkowie wskazują, że przed wojną tego nie było. Natomiast sędzia Czcińska otrzymała zeznania od pewnych osób, które poświadczały to, że pociągami z gęsiówki, wagonami były wywożone prochy spalonych mieszkańców Warszawy i rozsypywane w lasku na Kole. I byli ludzie, którzy to widzieli w czasie wojny, że z wagonów zrzuca się na lewo i prawo jakiś taki pył, proch, popiół po prostu. A lasek na Kole, jak wiemy, był połączony linią kolejową z terenem
Gęsiówki, Zumszlak Placem i z tamtymi terenami. Również dworzec Warszawa Zachodnia był połączony tak zwaną linią średnicową i można było dostarczać ofiary do zagazowania w tunelu przy dworcu Warszawa Zachodnia, bądź nie. I to w zakresie lasku na kole. Powiem panu tyle. Nie zostało poprowadzone uczciwie to śledztwo. Wszystkie tezy, które stawiała sędzia Trzcińska, nikt nie pociągnął ich dalej w momencie, kiedy odsunął ją prowadzenia śledztwa, tylko wszystko było zakłamywane na zasadzie zróbmy wszystko, żeby zanegować te tezy, które postawiła sędzia Trzcińska. Nikt ich nie rozpatrywał, nikt nie badał dalej. Natomiast cały czas pojawiali się świadkowie, cały czas składali zeznania i te zeznania nadal były wzajemnie sprzeczne. Prosta sprawa. Sędzia Trzcińska powiedziała, że w okolicach dworca Warszawa Zachodnia po jednej i po drugiej stronie torów stało kilkadziesiąt drewnianych baraków i że do tych baraków dostarczano mieszkańców Warszawy, a następnie wprowadzano ich do tunelu i tam gazowano. Są świadkowie, którzy mówią, że w czasie wojny mieszkali na przykład przy ulicy Armatniej, albo przy ulicy Prądzyńskiego, albo przy ulicy Bema i nigdy nie widzieli jakichkolwiek baraków. Natomiast są świadkowie, którzy jasno mówią, były baraki za drutami, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie torów, ale tych baraków było zaledwie kilka. Kilka po jednej stronie torów, kilka po drugiej stronie torów. Instytut Pamięci Narodowej skorzystał z ekspertyzy pana Zygmunta Walkowskiego, który pojechał do Stanów i ze Stanów Zjednoczonych przywiózł z, on mówi, że z biblioteki College Park, natomiast informacje stamtąd płynące ze Stanów mówią, że przywiózł te zdjęcia z Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. Jak zwał, tak zwał. Skąd je wziął, nie wiem. Natomiast przywiózł dziesiątki zdjęć lotniczych, które wykonały samoloty alianckie nad Warszawą w latach 45, 46, 47. Te samoloty, znaczy 45, 47, to już nie alianci fotografowali, tylko Ludowe Wojsko Polskie. Natomiast wiadomo, że przed zakończeniem wojny alianci robili bardzo dokładne zdjęcia doskonałymi obiektywami tych terenów. I są na tych zdjęciach informacje pokazujące, że mógł tam istnieć obóz, choć mały, że mogły być tam komory gazowe, choć na przykład były przysypane żwirem, bo Niemcy nie chcieli, żeby ktoś odkrył urządzenia do obsługi tych komór gazowych. I jak się patrzy na zdjęcia z lat 60., 70. tychże urządzeń, to faktycznie widać, że one są od góry obrośnięte mchem te urządzenia, a w części dolnej, w części całej konstrukcji są takie świeże, jakby wybudowane 5 lat temu. Urządzenia, które są w tych tunelach, w tych komorach nawiewowych i tak dalej. No, pan Walkowski w swojej ekspertyzie dla IPN-u, na podstawie której to ekspertyza kosztowała całkiem niezłe pieniążki. Pan Walkowski otrzymał wynagrodzenie za wykonanie tej ekspertyzy. Ekspertyza jest jednoznaczna. To nie jest ekspertyza, gdzie ekspert bierze do ręki dziesiątki, setki, tysiące dokumentów, analizuje je i wydaje opinię, tylko to jest ekspertyza, która została wykonana w następujący sposób. Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich kieruje do eksperta 6 zamkniętych pytań, na które odpowiedź jest tak albo nie. To nie są pytania otwarte. Proszę zbadać i opowiedzieć, co pana zdaniem tam było. To są pytania było czy nie, a jeżeli nie, to dlaczego, a jeżeli było, to dlaczego. I pan Walkowski przywiózł ze Stanów Zjednoczonych dziesiątki zdjęć i na podstawie tych zdjęć odpowiedział na 6 pytań zamkniętych Głównej Komisji Ścigania Zbrodni Hitlerowskich. Tak, bo, nie, bo. Na przykład, to jest jedno z ciekawszych wyjątków z tej ekspertyzy. Czy pytanie Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich do eksperta brzmi, czy w czasie II wojny światowej tunel przy dworcu Warszawa Zachodnia był drożny czy nie? Czy był użytkowany przez mieszkańców Warszawy czy nie?
na zasadzie, czy był on zamknięty przez Niemców i niedostępny dla mieszkańców Warszawy, ponieważ odbywały się tam gazowania, czy mieszkańcy mieli swobodny dostęp do tunelu. No i pan Walkowski przedstawia zdjęcia lotnicze, to już jest kuriozum, z okresu października 44, listopada 44 i grudnia 44, na których pokazuje, że powóz konny zbliża się do tunelu na jednym zdjęciu, a na drugim, wykonanym kilka minut później, tenże sam powóz konny znajduje się po drugiej stronie tunelu. I teraz pytanie. Kto rozsądny, kto bierze sobie na barki wykonanie takiej ekspertyzy, przedstawia dowody z października, listopada i grudnia 44, kiedy obóz KL Warszał od kilku miesięcy już nie istnieje. Niemcy już nie gazują w tunelu Warszawa Zachodnia. Nawet jeżeli to robili bądź nie robili, no to wtedy, kiedy obóz został zlikwidowany, tunel Warszawa Zachodnia został wysadzony przez Niemców w powietrze, to pan Walkowski przedstawia zdjęcia, na których z jednej strony tunelu jest powóz, a potem kilka minut później z drugiej strony tunelu jest powóz. No bardzo dobrze, ja się cieszę, że są takie dowody, tylko o czym one świadczą? Pani prokurator, pisząc uzasadnienie do umorzenia śledztwa w sprawie KL Warszał, umieszcza takie zdanie, to już jest kolejne kuriozum. Ekspert Instytutu Pamięci Narodowej przedstawił stuprocentowe dowody, że tunel w czasie wojny był użytkowany. Przedstawił dowody z jesieni i zimy 44. Wcześniejsze zdjęcia pokazujące tunel przy dworcu Warszawa Zachodnia zawierały chmury, przez co były nieczytelne i nie można ocenić, czy we wcześniejszym okresie tunel był drożny, czy nie. Proszę sobie wyobrazić, prokuratorzy IPN-u takie zdania wstawiają do konkluzji śledztwa, więc jak my mamy poważnie traktować pracę tej instytucji? Są setki, tysiące stron dowodów potwierdzających, że w tunelu były urządzenia, które mogły służyć do gazowania ludzi. I pani prokurator pozwala sobie na takie stwierdzenie, że wzięto pod uwagę jedynie zdjęcia z października, listopada i grudnia 44, ponieważ zdjęcia z wcześniejszych okresów zawierają chmury. Więc proszę państwa, trudno jest wyrokować i oceniać, jeżeli przeciwko nam zostały wytoczone grube i ciężkie armaty. Ktoś taki jak ja, amator, który przegląda dokumenty ze śledztwa, widzi dokumenty świadczące za, jak i przeciw. Ja na dzień dzisiejszy znam tysiące stron takich dokumentów i wiem, jaka treść jest w nich zawarta. Ale widzę działania za i przeciw. Widzę fakty mówiące o tym, że coś się wydarzyło i kolejne o tym, że się nie wydarzyło. Trudno jest na dzień dzisiejszy jednoznacznie powiedzieć, bo ja się panu nie dziwię, mnie bardzo często ludzie zadają takie pytania. No była ta komora gazowa przy dworcu zachodnim, czy nie? Polecam panu obejrzenie filmu w internecie na temat tunelu przy dworcu Warszawa Zachodnia, bo tam ja przedstawiam dziesiątki, jeżeli nie setki dokumentów ze śledztwa, które mówią o tym, jakie badania zostały zrobione w latach 80. i 90. i co z nich wynika i w jaki sposób zanegowano wyniki tych badań w latach 2000. Ja to doskonale wiem i jak to po prostu wyglądało, w sensie takim, że kawałki drogi były i tak dalej, i że jest ten kamień, krzyż, na kamieniu jest wyryte tekst modlitwy i tak dalej, gdzie są części no nie wiem, jakieś budowli. Pamiętam także i to, że istotnie po drugiej stronie torów kolejowych, tam gdzie stoi w tej chwili Lidl, była hamownia silników.
ta hamownia silników działała w ten sposób, że na całym kole taki był hurgot, że kiedy ta hamownia silników została zamknięta, to ludzie się źle czuli, bo czegoś brakowało. A w którym roku została zamknięta? Ja nie pamiętam. Myślę, że to były lata 60. Tak myślę. Pamiętam jeszcze też, jak te baraki bliżej też były takie drewniane. Nawet miałem przygodę, no nie bardzo tutaj mogę opowiedzieć. Ale, nie bardzo mamy czas. No właśnie, ale ja pamiętam te baraki. Pamiętam, w którym one miejscu stały, ponieważ tam jeszcze, no w tej chwili to już dawno nie. To przepraszam, że panu wejdę w słowo, ale mam takie pytanie, bo takie osoby jak pan bardzo są pomocne dla nas, użyteczne dla naszego prywatnego, wewnętrznego śledztwa, które prowadzimy razem ze stowarzyszeniem. Kolega mój odnalazł taką informację, że w budynkach przy ulicy Dalibora, tam Dobrogniewa, mogę pomylić coś, Bolecha, Dalberga i tak dalej, że w czasie wojny było osiedle dla funkcjonariuszy NSDAP i tam wiele z tych mieszkań zajmowali funkcjonariusze NSDAP. Informacja pochodzi, uwaga, źródło raczej pewne, z biuletynu Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Czy coś pan może powiedzieć na ten temat? Na ten temat nie, natomiast też jeśli pan pozwoli, to ja bym poprzez internet nawiązał z panem kontakt, ponieważ nie wiem, czy ten budynek, o którym pan mówi, to nie jest, nie było tam dekadę, Dom Kultury Dziecka. No dobrze, to dziękuję, proszę państwa, ja ze swojej strony dziękuję bardzo. Było mi bardzo miło przekazać państwu tę wiedzę. Nie spoczynamy na laurach. Na pewno jak media narodowe i w Realu 24 będą chciały, służę swoją wiedzą i bardzo chętnie opowiem o innych aspektach obozu KL Warszawa. Dziękuję bardzo.